Przechodzimy do kategorii nagrody. Decyzją mieszkańców nagrodę w tej kategorii otrzymuje Sebastian Staśkiewicz. Sebastian Staśkiewicz z zawodu ichtiolog, rybak śródlądowy, z pasji wędkarz, ekolog, biolog, kieruje Fundacją Ratuj Ryby, która działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Warty. Pan Sebastian Staśkiewicz jest organizatorem jednej z największych akcji sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia, w której w Poznaniu zgromadziło się blisko 300 wolontariuszy. Jest pomysłodawcą pikników ekologicznych dla dzieci, a dzięki jego działaniom z roku na rok zwiększa się świadomość roli, jaką Warta odgrywa dla nas wszystkich. Jeszcze raz w imieniu prezydenta miasta Poznania oraz kapituły, a myślę też, że wszystkich mieszkańców, składam podziękowania i wyrazy podziwu dla wszystkich wolontariuszy i wolontariuszek zaangażowanych w mieście Poznaniu. Witam Was serdecznie. Długo czekałem na ten dzień, to znaczy mogło zabrzmieć. Długo czekałem na słońce nad rzeką. Po pierwsze, żeby przywitać z Wami dzień, bo jest właśnie świt nad Wartą. Po drugie, że Wam serdecznie z serca rybio podziękować za głosowanie na poznańskiego wolontariusza roku 2021. Jest to niesamowite wyróżnienie ekologicznych działań, ale nie traktuję tego jako wyróżnienie indywidualne. Traktuję to jako wyróżnienie wszystkich, którzy byli dotychczas zaangażowani w jakiekolwiek akcje, które próbowałem zorganizować albo zorganizować się udało. Jest to nagroda wszystkich tych, którzy stawiali się na przykład na sprzątanie brzegów Warty, albo wyciągali butelki z rzeki Warty, albo przychodzili na pikniki edukacyjne, albo na ekorejsy, albo na zbieranie petów, albo na zarybienie rzeki Warty. Serdecznie, serdecznie z tego miejsca chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować. To jest Wasza nagroda. To jest nagroda wszystkich tych, którzy zechcieli brać w tym udział albo byli w jakiś sposób zaangażowani. Nagroda patronów, którzy poświęcają swoje środki na to, żeby mogło się zadziać i wpłacają miesięcznie po parę złotych, po kilkadziesiąt na to, żebym mógł działać. Niestety jest tak to wszystko stworzone, że mnie na te akcje, o których marzę, nie stać. Więc zrobię coś, na co mnie nie stać po prostu. Jestem zobowiązany prosić i jeszcze raz prosić. Także serdecznie dziękuję za tym. Serdecznie dziękuję tym, którzy reagują na te prośby. Jest oprócz statuetki nagroda. Nagroda pieniężna w postaci 4000 zł. To nie jest moja nagroda. To jest nagroda, tak samo jak ta statuetka, wszystkich tych, którzy biorą udział w tych akcjach. Dlatego środki z tej nagrody chcę przekazać na nagrody dla uczestników 8. już zbliżającego się wielkiego sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia 2022, które się odbędzie 24 kwietnia 2022 roku, na które to wydarzenie serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy mają, jak ja to mówię, blisko do rzeki Warty, wszystkich tych, którzy mają daleko do rzeki Warty. Zróbmy coś fajnego chociaż raz w roku dla natury. Chciałbym przy okazji tego wyróżnienia, tego podziękowania Wam wszystkim za to, co robicie dla tych działań ekologicznych. Chciałbym przy okazji tego wszystkiego zaapelować do wszystkich tych, którzy zastanawiają się,
czy nie zrobić czegoś dla natury. Naprawdę. Nie łudźmy się. Ekologia jest na ustach bardzo wielu z nas. Nie wiem, czy nie wszystkich ludzi. Ale na pewno bardzo, bardzo z wielu z nas. Ale mam takie marzenie, żeby chociaż połowa z tych ludzi, żeby równowaga zapanowała w przyrodzie. Oprócz tego, że ekologia jest na ustach, także przerodziła się w działanie. To jest bardzo, bardzo ważne. Żebyśmy nie tylko o czymś pomyśleli, ale żeby się to zadziało. Żebyśmy o czymś zadecydowali. Taką decyzją jest między innymi zarybienie rzeki Warty w Jesiotra Ostrołęsego. Zarybienie, które ma bardzo wiele znaczeń. Dla mnie osobiście najważniejszym z nich jest restytucja Jesiotra Ostrołęsego w całej zlewni Bałtyku, w Europie, z której to zlewni wyginął po wojennych czasach. Samo słowo restytucja jest jeszcze dla mnie ważniejsze, ponieważ w psychologicznym tego słowa znaczeniu restytucja to znaczy, że próbujemy coś oddać, próbujemy wynagrodzić komuś, zwrócić coś albo czemuś za stworzone krzywdy, za stworzoną stratę, czyli niesamowite, piękne pojęcie, w którym uważam, że powinniśmy jako ludzie, jako najbardziej rzekomo inteligentny organizm, który, co by nie powiedzieć, trochę rządzi tym całym ekosystemem wokół nas, zwrócili, oddali, zadośćuczynili troszeczkę tej przyrodzie. Mówię troszeczkę, bo bierzemy bardzo dużo. Jesiot Ostrołęsy jest takim przykładem. Jest to jeden z nielicznych, nie wiem, czy nie jedyny gigaorganizm, który jest starszy od nas, który jest starszy od dinozaurów, przeżył jeszcze w dwóch, trzech rzekach w Stanach Zjednoczonych i on może śmiało wrócić do naszej rzeki Warty, śmiało wrócić do Bałtyku. Badania nad tym organizmem trwają kilkadziesiąt lat, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I słuchajcie, jest duża szansa, żeby te badania nie zmarnowały się. One się generalnie nigdy nie zmarnują. Ale chodzi o to, żeby pomóc temu jesiotrowi w powróceniu do naszej rzeki Warty. Zarybienie planuję razem z Instytutem Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna w okolicach maja, w okolicach Międzynarodowego Dnia Ryb Wędrownych. To jest taka cudowna ryba. Koniecznie musimy jej pomóc, ponieważ ona aż 15 lat potrzebuje na to, żeby osiągnąć dojrzałość płciową. Czyni to w morzu. Dopiero potem wraca na tarliska do rzeki, żeby złożyć ikrę. W mieście Poznań niedaleko są zdiagnozowane przez naukowców z Niemiec tarliska, w których śmiało może ten jesiot składać ikrę nawet w dniu dzisiejszym. Weźcie sobie to do serca, naprawdę. Pomóżcie w zarybieniu. Jeżeli są chętni, żeby wpłacić na zrzutkę albo na Patronite'a, linki podam w opisie, to zapraszam serdecznie. Chciałbym razem z Instytutem Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna założyć tym jesiotrom nadajniki, odprowadzić te ryby do Morza Bałtyckiego. W Morzu Bałtyckim żegluga morska chce założyć również nadajniki. Niemcy już to zrobili. W Cieśninie Duńskiej też są założone odbiorniki raczej, żeby odbierały sygnał nadawany przez te ryby. Jest bardzo dużo krajów, które biorą w tym udział. Serdecznie, serdecznie zapraszam do międzynarodowego przedsięwzięcia w ratowaniu Jesiotra Ostrołęsego. Jednego z nielicznych giga gatunków, jak nie ostatniego, którego wykończyliśmy
jako ludzie, ale któremu możemy teraz bardzo, bardzo pomóc. Organizmów na naszej planecie ginie bardzo dużo. Tylko i wyłącznie podczas tego apelu i podziękowań dla was, moich, już zginęło kilka gatunków, jak nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Naprawdę serdecznie was zachęcam do tego, żeby chociaż raz w roku coś zrobić, no idealnie dla ludzi i idealnie dla ryb. Dziki potwierdził. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie wam dziękuję za głosowanie. Ponad 1000 osób zagłosowało na polskiego, na poznańskiego wolontariusza roku. Bardzo, bardzo z serca wam za to dziękuję. Ale też powtarzam, nie traktuję tej nagrody jako indywidualna nagroda. Traktuję to jako sukces wszystkich tych zaangażowanych osób, którym się chce robić coś dla środowiska, dla nas, dla naszych dzieciaków, dla naszego zdrowia, dla organizmów tam żyjących. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I pozdrawiam. Dziki też pozdrawiam.